Na program zaprasza Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pulmo Bonisan na kaszel i przeziębienie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pytanie zbiorcze, czyli pytanie, które często pada w różnych listach od Państwa, mailach, komentarzach. Mianowicie, czy zioła nadają się do leczenia ciężkich chorób układu oddechowego? Mamy w tej chwili sytuację okresu grzewczego. Mamy też szczyt, w sumie już nie wiem, czwartej czy piątej fali COVID-a. I czy zioła nadają się do poważnych chorób układu oddechowego? Oczywiście nadają się. Nie tylko zioła, bo też produkty pszczele można stosować w leczeniu poważnych, ciężkich schorzeń. Oczywiście, pamiętajcie Państwo, że to są choroby, które powinien leczyć lekarz, czyli musi być to pod kontrolą lekarza, który gra tutaj pierwsze skrzypce. Stosowanie preparatów ziołowych w takiej sytuacji to jest leczenie obok antybiotykoterapii, to jest leczenie komplementarne wobec takich konwencjonalnych metod terapeutycznych. O czym trzeba pamiętać? O tym, że choroby infekcyjne, które przenoszą się do płuc czy oskrzeli, to są zwykle konsekwencje źle leczonego, a bądź najczęściej nieleczonego stanu zapalnego gardła bądź stanu zapalnego zatok. To jest wikłanie się chorób pierwotnie wirusowych. Tak najczęściej jest, gdy ktoś nie wyleży, takie kolokwialne sformułowanie, ale często stosowane danej choroby, i chodzi z tym, rozsiewając ją wokół. Wtedy należy zastosować preparaty, które będą działały przede wszystkim w sposób wykrztuśny, w sposób przeciwzapalny, będą rozszerzały oskrzela, będą działały powlekająco, będą zwiększały ilość wydzieliny, która ewakuuje z naszego organizmu te patologiczne bakterie, które tam się zalęgły nam w naszych oskrzelach i płucach. Proszę Państwa, jakie to surowce? No, wszystkim surowce, które możecie Państwo zobaczyć na ekranie, na recepturze, którą najczęściej stosuję. Nasza strategia działania Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Srogi polega na tym, że łączymy różne preparaty ze sobą i to jest ten pierwszy preparat, który chciałem Państwu pokazać. Pierwsza receptura, ona składa się, jak Państwo widzicie, z takich surowców zielarskich jak liść babki lancetowatej, jak korzeń lukrecji, jak kwiatostan lipy, ziele tymianku, bądź też liść mięty pieprzowej, liść maliny. Takie połączenie działa ze sobą komplementarnie. Te zioła się wzajemnie uzupełniają, wchodzą w interakcję i ten efekt jest bardzo silny. Zresztą to od razu pacjenci czują, bo wydzielina robi się taka bardziej luźna, bo łatwiej ją odkrztusić, pocą się, czyli działa napotnie taka receptura. Zwykle ja zalecam w sytuacji ostrego stanu 3 razy dziennie taką recepturę. Można oczywiście to ze sobą łączyć jak tam kto chce. Można jakieś inne surowce dodawać do tego, natomiast to jest sprawdzona receptura. Zwykle do naparu z takich ziół ja zalecam dodawać jeszcze dodatkowo krople. Krople ziołowe, które po przestudzeniu się tego naparu dodaję zwykle 2 łyżeczki. Jakie to są krople? Jaka receptura ja wykorzystuję? I tu znowu Państwo macie kolejną recepturę ziołową na ekranie. Dość podobno sok z babki, sok z liścia babki lancetowatej, nalewka z kwiatostanu lipy, nalewka z korzenia lukrecji, nalewka z liścia mięty, wyciąg tymianku. To wszystko też działa, potęguje efekt działania tego naparu ziołowego. Więc połączenie tych dwóch preparatów, 3 razy dziennie jedna saszetka, czy też 3 razy dziennie łyżka stołowa takich ziół, jak ktoś sobie zamiesza sam, bądź też czubata łyżka stołowa oczywiście, bądź też i do tego dodane 2 łyżeczki takiej receptury w postaci kropli. Oczywiście mamy też czasami do czynienia z leczeniem osób, które mają powyżej 7 roku życia, czyli dzieci. No, tam się wtedy raczej nie stosuje kropli ziołowych, choć dodanie kropli ziołowych do gorącego naparu powoduje, że alkohol paruje. No, niemniej jednak możemy wtedy wykorzystać syropy ziołowe
Ja najbardziej preferuję syropy ziołowe na bazie miodu, bo miód sam w sobie, zwłaszcza roztwór wodny miodu, działa dezynfekcyjnie na drogi oddechowe. I przykład takiego syropu, który ja tutaj często Centrum Ziołolecznictwa zalecamy, tu Państwo widzicie na tym ekranie i tam tak podobne surowce, tymianek, bezczarny, poroz islandzki, babka lancetowata, prawośla z lipa i olejek koprowy. Tego typu produkt bardzo dobrze sprawdza się u dzieci, które lubią smak bardziej słodki niż osoby dorosłe. Można też samemu zrobić sobie taką mieszaninę, na przykład połączyć miód pszczeli z olejkiem koprowym, tak zwany miód koprowy zrobić. To jest taka niemiecka receptura, Niemcy to bardzo lubią. Tam są spotykane takie właśnie, tak to się wręcz nazywa miód koprowy. Zwykle łączy się jedną, maksymalnie dwie krople olejku koprowego do 100 g miodu. To jest dobrze potem jeszcze rozpuścić w wodzie i popijać sobie w ciągu dnia taki miód koprowy. Można tam, jak ktoś ma ekstrakt prawoślazu, dodać do tego, jeszcze będzie lepsze połączenie. Pamiętacie Państwo też o tym, że jeżeli ktoś ma zapalenie płuc i oskrzeli, gdy ono nawraca u niego, a tak się tyczy zwłaszcza osób przebywających w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, pacjentów przewlekle chorych na płuca, czy też na inne choroby, to oni mają niską odporność. Zejście choroby do płuc i oskrzeli, z gardła i zatok, nosogardzieli, to powoduje, to jest konsekwencją niskiej odporności. Bariery nie powinny dopuścić do tego, żeby to zeszło tak nisko. Ale jeżeli barier nie ma, bo odporność jest słaba, wtedy też warto suplementować dietę preparatami, o których już mówiłem poprzednio, i tymi surowcami, jak jeżówka, kit pszczeli, pyłek pszczeli, miód. O tym było już mówione wielokrotnie, więc nie będę się powtarzał. Niemniej jednak pamiętajcie o tym, że to wszystko również może być dodawane i powinno być stosowane, żeby tę odporność poprawić. Jak ktoś chce udowodnić szczegóły, to odsyłam Państwa do dwóch moich książek, które miałem przyjemność napisać. Jedna od pani profesor Iwony Wawer, Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, a druga Ziołolecznictwo ojca Grzegorza Sroki. Tam znajdziecie Państwo receptury, koncepcje terapeutyczne na takie choroby, ale też na inne jednostki chorobowe. Sponsorem programu był Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pulmobonisan na kaszel i przeziębienie.